dzwonił operator, czy się spóźnił z pół godziny. 30 minut? 30 minut. Książkę bym jakąś poczytał. Książkę? No. Proszę to spróbować. Jaką? Podobno się nie będę radny. Dobra, ja sobie poczytam o sporcie. Porównajmy plusy tych motocykli, a także minusy. No dobra, to licytujmy się. Trzeba mieć doświadczenia, nawet całkiem sporo, żeby R1250 GS jeździć po mieście sprawnie i sprytnie. Mi się udaje, kocham ten motocykl i jeżeli jeździsz 10 lat, 5-7 intensywnie na motocyklu, to sobie jak najbardziej poradzisz. No ale jeżeli jesteś osobą mniej zaawansowaną, z tym motocyklem poradzi sobie każdy, i niezaawansowany, i zaawansowany. No tak, ale mojej pasażerce będzie na pewno wygodniej na motocyklu R1250 GS niż na 310 GS. Wielkie, przepasne, można powiedzieć, siedzenie, gdzie 4 literkom mojej kobiety będzie na pewno wygodnie. Dodatkowo nisko ułożone podnóżki, no i kufer, o który może się oprzeć, a dodatkowo ja nie odczuję w ogóle wagi pasażerki, no bo cóż, i tak ten motocykl jest ciężki, dobrze się prowadzi, więc czy będzie jeszcze dodatkowo te 50-60 kg, to mnie to tak naprawdę nie boli. Masz rację, Michał, duży G zdecydowanie wygrywa pod względem komfortu jazdy pasażera, natomiast ja na obronę małego powiem, jest znacznie lepszy w terenie. Jest lekki, jest mały, jest zwinny, ma fajną charakterystykę silnika i jedynym jego ograniczeniem są w tym momencie opony. Zresztą zobaczycie to na filmie, że mały GS dojedzie dużo. Kuba już sobie trenuje, a ja sobie zmienię kask. Buma, taki enduro. Założę sobie gogle. Buma. Włączam tryb Enduro Semi, no nie powiem, że pro. Metrów. Ja stąd ruszałem, musisz zajechać dalej. Dalej na tych oponach się nie da. Absolutnie rezygnuję z jeżdżenia GS-em Adventure'em w wersji okufrowanej, czyli 268 kg plus ja, plus kufry, plus zawartość moja tych kufrów, czyli mam tam wszystko po tym grząskim piachu na tych szosowych oponach. Dziękuję bardzo, Kuba, pojeździ sobie. Ja powiem, że 310 dałaby dużo lepiej radę, bo ona ma potencjał na jazdę w takim terenie. Tyle, że opony wszystko wykańczają, bo tak naprawdę nie ma żadnej trakcji. Ta opona nie ma przyczepności, więc nic z tego nie będzie. No właśnie na swoją obronę muszę powiedzieć, że jeżeli bym zdjął te wszystkie kufry i odciążył tył, bo czułem bardzo mi przeszkadzało lekkość przodu, przeszkadzała mi lekkość przodu tego motocykla, kierownica była bardzo lekka, chodziła we wszystkie strony, po prostu nie dało mi się jechać. Jeżeli bym zdjął te kufry wszystkie, jeżeli założyłbym kostkowe opony, to na pewno trochę lepiej bym sobie dał radę w tym piachu i pod to wzniesienie bym może nieco do końca, ale na pewno dużo dalej dojechał. Silnik 1254 cm3 pojemności, jak już powiedzieliśmy, daje
tutaj plus te newtonometry 143 newtony daje mega frajdę z jazdy, przyspieszenie, chęć z jaką ten ciężki motocykl idzie na gumę, z samego gazu, ze sprzęgła, ogólnie mistrzostwo świata, jednostka nowa 1250, no w ogóle jest według mnie 3 razy lepsza od 1200. Ja myślałem, że ten 1200 Boxer to już jest już szczyt szczytów po tym, jak dostał chłodzenie wodą. Natomiast w tym momencie tylko zmienne fazy rozrządu, żadnego innego GS-a nie chcę. No i świetna w ogóle sprawność w trasie. Można trzymać 170 oczywiście na odcinkach, na których to wolno robić. No i cóż, ten motocykl w ogóle się nie męczy. Mega, mega, mega silnik. Ale co z tego? Słuchaj, nie każdemu zależy na dużej prędkości jazdy. Dużo osób stawia na niewielkie zużycie paliwa, a tutaj duży GS nie ma najmniejszego startu. Słuchajcie, mały GS podczas pełnego kata, jazdy na granicach jego możliwości, spalił zaledwie 4,5 litra na 100 km. Co oznacza, że tankujecie za 20 zł i jeździcie cały tydzień do pracy. Czy znacie inny sprzęt, który jest tak oszczędny? No to na pewno nie jest ten. Dokładnie tak. Idąc za ciosem, mały GS wystawia minimalną masę własną, 169 kg pojazdu gotowego do jazdy. To oznacza, że ten motocykl bez problemu podniesie dziewczyna, a przede wszystkim ten motocykl podniesiecie w terenie, także nie ma z nim żadnego problemu. A ja mam wał kardana i nie muszę naciągać łańcucha. No jest bezobsługowy. No i nie brudzi tutaj tyłu całego motocykla i teraz nie trzeba sprawiać kurtyna. Nie trzeba sprayować. No bo co ci mam powiedzieć, jeśli chodzi o masę? 268 kg motocykla gotowego do jazdy, w pełni zatankowanego, plus to całe okufrowanie, plus ja, plus rzeczy w kufrach, no to wychodzi na to, że ja sam jadąc na tym motocyklu, to wiozę 4 paczki. Michał, ale nie jest to wada. Powiedzmy sobie szczerze, ten motocykl tyle jest waży. Jest to cecha. Tak, dokładnie. Ten motocykl tyle waży, ponieważ jest doskonały do dalekiej turystyki. No i siłą rzeczy to musi ważyć. No w tych kufrach to praktycznie mam wszystko. Gudzi prawdę, na pewno nie masz kołpaka od dołu. Nie wiem czy od dołu, ale jakiś kołpak mam, poczekaj. Patrz. Dełu. Patrz, od dołu nawet. Strzelam, że Lanos. Lanos z pierwszej produkcji przedli. No, tak. Czerwony. Tak, zgadza się. Tak. Jest wszystko. Michał, powiedziałeś o wale kardana, ale mały GS wygrywa kosztami eksploatacji. Byle jaki serwis, byle jaka obsługa, byle jakie części będą na dole w katalogu BMW, ponieważ jest to najtańszy model. Więc siłą rzeczy tutaj zaoszczędzimy mnóstwo pieniędzy. Jeżeli to połączymy z bardzo uczciwym zużyciem paliwa, okazuje się, że nie tylko za cenę swojego pojazdu możesz mieć 4 takie małe GS-y, ale dodatkowo możesz na nich znacznie oszczędzić. Tak, zgadza się, ale trzeba gdzieś ten motocykl eksploatować. A ty masz jak gdyby zawężone pole manewru, bo ja ten motocykl biorę i lecę całą Europę, dojeżdżam sobie do Kazachstanu, jadę sobie do Mongolii, jadę we dwójkę, zapakowany razem z moją żoną. Mamy wielką szybę, która nas chroni przed czynnikami atmosferycznymi. Mamy jeszcze raz te kufry, no i przede wszystkim wygodę jazdy całodniowej. Tutaj no, ten fan z jazdy, pokonania 1000-1200 km jednego dnia, no sorry, ale jest po tej stronie. Kurczę, ale bym się kawy napił. Chodźcie, podjedziemy gdzieś na stację. No nie ma absolutnie takiej potrzeby, wiesz? Ha. Może być karta? Oczywiście, dawaj. Mocnym orężem i w zasadzie ostatnim, który wystawi mały GS, będzie to cena. Za cenę
twojego modelu mogę kupić 4 sztuki... Egzemplarza. Twojego egzemplarza mogę kupić 4 sztuki mojego GS-a. Co oznacza, że nawet jeżeli pasażer ma mniej komfortowe warunki niż u ciebie, będą to 4 szczęśliwe osoby, a nie tylko kierowca z pasażerem. Oczywiście ta cena wynika z różnych rzeczy, między innymi z dużo bardziej skromnego wyposażenia, ale puryści tak naprawdę nie potrzebują fajerwerków, żeby czuć się szczęśliwymi. U mnie z nowoczesnych rozwiązań w zasadzie jest tam szczątkowy komputer pokładowy oraz łatwo wyłączany ABS. Czy w obecnych czasach człowiekowi do szczęścia potrzeba jest coś więcej? Ale użytkownikowi może nie jest potrzebny, ale przyda się. ESA, czyli elektroniczne sterowanie zawieszenia. Dodatkowo mamy pełny komputer pokładowy z wyświetlaczem TFT. Mamy też podgrzewane manetki. Mamy nawigację tutaj w opcji, ale ten mój motocykl ją posiada i jest to nawigator BMW-owski najnowszy. Dodatkowo mam bezkluczykowy system włączania silnika, tak, i odpalania motocykla, więc ten kluczyk mogę mieć tam gdzieś głęboko i nie ma z tym absolutnie żadnych problemów. Mam 4 tryby jazdy, mam kontrolę trakcji, mam ABS, również wyłączalny. Więc ogólnie elektronika tutaj w tym motocyklu jest na bardzo, bardzo wysokim, bardzo zaawansowanym poziomie i to pomaga każdemu. Jeżeli elektronika cię drażni na przykład, to możesz ją wyłączyć. Tutaj na przykład dzięki zawieszeniu ESA mam taki system, że oprócz tego, że sobie... Ja jestem bardzo długi, mam bardzo długie nogi i kocham ten motocykl za to, że podniosłem sobie tylne, przednie siedzenie kierowcy z L na high, a dodatkowo jeszcze podwyższyłem go na zawieszeniu. On wstał mi o kilka centymetrów i wreszcie się czuję jak na prawdziwym motocyklu, a nie na osiołkach. Chcesz mi powiedzieć, że to szczęście kosztuje 75 tysięcy złotych więcej? To też jest takie śmieszne, bo tak rozmawiamy o motocyklach BMW, szczególnie takich, jakby to był kosmos nieosiągalny dla nikogo. A wyobraź sobie, że rata za podstawowy ten motocykl będzie w okolicach 750-760 zł w specjalnym systemie ratalnym BMW. Dlaczego nie skorzystać? Jeżeli staćcie na 750, a nawet i 800 czy 700 zł miesięcznie, no to dlaczego masz nie jeździć takim motocyklem? Ja mam jeszcze inny pomysł. Wiesz co, w zasadzie za cenę twojego sprzętu moglibyśmy pomyśleć nad zakupem takiego samego modelu, tylko w standardowej wersji i do tego dokupić małego GS-a. Wtedy miałbyś genialny pojazd do miasta, a jednocześnie bardzo dobry do turystyki. A jakbym swoją żonę namówił, żeby zrobiła prawo jazdy przynajmniej kategorii A2, to może jeździć tym motocyklem, a ja będę jeździł takim w podstawowej wersji i to też jest Michał, i chyba podsumowując, nie ma tutaj motocykla idealnego. Każdy z nich jest doskonały w swojej kategorii. Każdy z nich po prostu został stworzony do czegoś innego. Obydwa pozwolą cieszyć się jazdą, cieszyć się przyjemnością, cieszyć się życiem. I każdy z nich jest GS-em. Czyli doszliśmy do najlepszego rozwiązania, jakie może być. Zamiast po prostu wybierać któryś z tych motocykli lub licytować się, który jest lepszy, jeżeli możesz i dasz radę, to kup dwa. I myślę, że osobę, którą stać na dużego GS-a w takim wyposażeniu, nie będzie miała problemu, żeby wziąć cały. Ja bym brał. Ja też bym. No już, decyzja należy do was.